Wiele osób pragnie posiadać Lamborghini. Jakby nie patrzeć, są to naprawdę piękne auta. Niestety, jeśli chodzi o ceny, są one poza zasięgiem większości ludzkości. Istnieją jednak pasjonaci, którzy omijają problem pieniędzy i tworzą Lambo na własną rękę. Pewien 30-letni mieszkaniec Ukrainy zdecydował, że jego Mitsubishi Eclipse nie jest już wystarczającym pojazdem. Zatem postanowił nieco go zmodernizować. Budowa trwała 2 lata, a jej efekt jest naprawdę niezwykły. Koniecznie obejrzyj ten odcinek i sam się przekonaj. Wszystko zaczęło się od pierwotnego pojazdu. Było nim Mitsubishi Eclipse z 2003 roku. Jest to naprawdę urocze auto, lecz jego właściciel miał o wiele większe aspiracje. Może przykładowo Lamborghini Reventon? 30-letni Ukrainiec był z zawodu jubilerem i nigdy przedtem nie podejmował się projektu takiego jak ten. Po rozpoczęciu prac szybko okazało się, że jego wyobrażenia na temat ilości pracy nad nadwoziem, a konkretniej wyginaniem metalu i odpowiednim go spawaniu, były zdecydowanie dalekie od prawdy. Mężczyzna wiedział jednak, że efekt końcowy będzie warty całej pracy. Spędził niemalże 2 lata, prawie codziennie pracując nad swoim projektem. A było to przedsięwzięcie niesamowite, gdyż przekształcił auto warte 20 tysięcy złotych w Lamborghini, którego wartość zaczyna się od minimum kilku milionów. Kiedy wszystkie metalowe części zostały odpowiednio docięte, wygięte i zespawane, nadszedł czas na szlifowanie i malowanie. W końcu te skomplikowane linie musiały być wykonane z największą precyzją. Tworząc auto warte 6 milionów złotych, a właściwie tworząc jego replikę, nie było miejsca na najmniejszy błąd. Wliczając w to ikoniczne, stylizowane na Lamborghini drzwi. To była pierwsza próba zbudowania pojazdu takiego jak ten, której podjął się Ukrainiec. Po nałożeniu podkładu nie mógł się oprzeć i objechał swoim jeszcze nieskończonym pojazdem cały blok. Po przejażdżce i wielu godzinach spędzonych na dokładnym kształtowaniu agresywnego nadwozia nadszedł czas na malowanie. Farba okazała się być lepsza niż początkowo się spodziewano i naprawdę wydobyła z karoserii wszystkie detale. 30-letni mieszkaniec Ukrainy wykonał wyjątkową robotę, biorąc pod uwagę fakt, że nigdy nie miał do czynienia z tworzeniem aut. Finalna wersja, wzbogacona o nowe felgi, jest gotowa do jazdy i nawet pokazania na jakichś zlotach. Wszystko w tym aucie musiało być wykonane ręcznie. Każdy panel nadwozia został stworzony przez 30-latka samodzielnie na bazie jego Mitsubishi Eclipse i obecnie trudno zorientować się, jak to auto wyglądało jeszcze 2 lata temu. Oczywiście, do oryginału wiele mu brakuje, ale biorąc pod uwagę czas i pracę włożoną w stworzenie tego projektu, jestem pełen podziwu i szacunku. O ile Lamborghini Reventon tego Ukraińca nie zachwyci nas swoim dźwiękiem, o tyle widząc je na ulicy z pewnością się mu przyjrzymy, a chyba głównie o to tu chodziło. W wieku 30 lat ten mężczyzna wozi się w aucie wyglądającym jak 2-milionowe cacko. Najlepsze jest jednak to, że wszystko stworzył własnoręcznie. To, czego dokonał, z pewnością przyciąga wiele oczu na pokazach aut, na których się pojawia. A czy tobie podoba się auto tego Ukraińca? Daj znać w komentarzu. Zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodobał i zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych równie ciekawych materiałów. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!